Dzisiaj, jak co roku w naszej szkole, bardzo ważny dzień. Dzień otwarty, czyli drzwi otwarte dla tych wszystkich, którzy od 1 września będą uczniami naszej szkoły. Czy pan uważa, że taki dzień jak dzisiaj jest naszemu środowisku potrzebny? Myślę, że jak najbardziej, bo każde otwarcie się na ludzi, pokazanie się na zewnątrz tego, co się robi na co dzień, w sensie pokazać od środka, jak najbardziej jest wskazane. Bardzo wiele atrakcji przygotowaliśmy, różne ciekawe zajęcia. Każdy z maluchów, przyszłych pierwszoklasistów, wróci z prezentem, bo może zrobić sobie i wiatraczek, i pomalować różne wyklejanki i wiele atrakcji takich, że może nawet i pobawić się na sali, różne są przygotowane zajęcia rekreacyjne i obejrzeć przedstawienie, a więc i zapoznać się także z paniami, które uczą w klasach 1-3, obejrzeć salę i zobaczyć też, jaki mamy sprzęt audiowizualny. Można też poćwiczyć sobie na tablicy interaktywnej. Takie dni, myślę, że są bardzo ważne dla poznania naszej szkoły, dla środowiska, dla tych wszystkich, którzy od 1 września zechcieliby, aby dzieci podjęły naukę w naszej szkole. Podobało mi się najbardziej, że robi różne takie rzeczy plastyczne. Jak państwo widzicie, też pomagają nam i rodzice z Rady Rodziców przygotowali poczęstunek, kawiarenkę, gdzie można napić się herbaty, zjeść pyszne ciastko. Co się tutaj podoba w dzisiejszym dniu otwartym naszej szkoły? Szkoła się podoba. Szkoła się podoba. Bardzo się podoba. Nauczyciele. Cieszymy się bardzo. Czy taki dzień jak dzisiejszy jest potrzebny naszemu środowisku? Myślę, że jak najbardziej, gdyż uważam, że to co dzieci są oczywiście przygotowywane w przedszkolu jak najbardziej, ale tutaj mają jednak pierwszy kontakt z tą szkołą, z otoczeniem, tutaj już z salami, więc jak najbardziej to jest, myślę, że bardzo potrzebne. Widzę, że tutaj są świetnie zorganizowane stoliki z pracami dla dzieci. Dzieci się fajnie właśnie potrafią zapoznać z przyszłymi nauczycielami, zobaczyć prace może dydaktyczne, co będą wykonywały, jak akurat przymierzyć się do biurka, do krzesełka, jak akurat trzeba poświęcić się również wykonanej pracy. Także myślę, że jak najbardziej tak, że takie dni są bardzo potrzebne. Wielu rodziców obawia się podjęcia nauki przez sześciolatki, ale naprawdę zapewniam państwa, że nie jest to takie straszne. Od kilku lat już mamy klasy sześciolatków, które świetnie sobie radzą, a więc zapraszamy do nas.